No siemanko, no i jak tam ten Bitcoin? No w sumie ostatnio to się tak buja w przedziale tych 60 tysięcy, raz pod wozem, raz na wozie. Ale zauważyłem, że ci grubsi panowie z trochę głębszymi kieszeniami to się tam nieźle pakują w kuluarach. Na przykład taki Goldman Sachs, prawie $500 miliarda w Bitcoinie. 418 milionów przyznał się, że ma w bitcoinowych ETF-ach. Także no, dość sporo. Marathon Digital, kolejny, 240 milionów ostatnio dokupili. W sumie mają 25 tysięcy bitcoinów. Także to jest dość pokaźna suma. Kolejny mamy Morgan Stanley, 187 milionów, również w bitcoinowych ETF-ach. W ogóle ten BlackRock, nie? Ta czarna skała, ten, wiesz który. Każdy wie, ale nikt nie mówi głośno. Oni mają swojego ETF-a, iBit się nazywa. I od ponad 108 dni chyba teraz oni nie mieli żadnego negatywnego dnia. To znaczy, że ich saldo nie zmniejszyło się w sumie od 1 maja. To sobie wyobraź. Oni wiedzą, co się stanie. Oni nie znają przyszłości, oni ją po prostu tworzą. A płynnie przechodząc do Ethereum, tam też zabawa trwała w najlepsze. Jeden taki grubszy pan na przykład ostatnio skupił sobie $13 milionów Ethereum po cenie 2700, także jest trochę na minusie, ale wiesz, cierpliwi zostaną wynagrodzeni. Za to drugi na przykład, ale ten to już był mega cierpliwy, bo on trzymał 58500 Ethereum od samego ICO, więc zarobił ponad 1000% na tym. Ty sobie to wyobrażasz? Też to sprzedał ostatnio za tam niecałe 13 milionów. DRW Capital Ventures też ostatnio się na przykład przyznali, że mają 150 milionów właśnie w ETF-ach Ethereum. Co tam jeszcze w tym krypto? No generalnie na przykład taki MetaMask będzie robił swoją kartę debetową do krypto. Robią ją razem z Mastercard i będzie ona dostępna w UK i w Europie. Także całkiem spoko. Jeśli chodzi o takie karty krypto, to ja używam akurat karty Nexo i to jest karta kredytowa i debetowa. Więc jeśli używacie na przykład tej karty kredytowej, to możecie robić zakupy pod zastaw waszego Bitcoina lub innych kryptowalut, za co dostajecie w ogóle cashback. Można ją dodać do Google albo Apple Pay. W ogóle ostatnio widziałem jakieś plotki, że Apple Pay dodał Bitcoina, ale nie widziałem takiej opcji u siebie, za to możecie to zrobić właśnie za pomocą tej karty. Oczywiście więcej materiałów o Nexo znajdziecie u mnie na kanale. Aha, no i wczoraj, czyli w sobotę, wpadł airdrop od Dogs, czyli takiej aplikacji, która sprawdzała twój staż na Telegramie. No i oni tam rozdawali punkty. To jest taki meme coin, który został wylistowany w ogóle na wszystkich topowych giełdach OKX, Bybit, BitGet. Z tego co widziałem, cena na pre-markecie, to jeśli miałeś na przykład 10 tysięcy punktów, to dostaniesz jakieś $10, więc wydaje mi się, że na jakiegoś kepsa powinno ci starczyć. W ogóle ostatnio byłem w Polsce, co to są te kraftowe kepsy, że co, że my mamy tylu tych inżynierów teraz, że oni coś tam ten? A czemu my nie mamy kraftowych pierogów na przykład, ja się pytam, no. Także tyle ode mnie, dzięki wielkie, zostaw łapkę w górę, siemanko, pozdrówki.